Michał Pytel, witam Państwa na antenie telewizji w Realu 24, a dziś moim i Państwa gościem jest pani doktor Anna Mandrela, filozof, a także biograf rotmistrza Witolda Pileckiego. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich widzów. Zanim przejdziemy do naszego gościa, do naszej rozmowy, chcę Państwu serdecznie podziękować za wspieranie telewizji w Realu 24. Zachęcam, aby Państwo robili to nadal, ponieważ przypominam, jesteśmy zależni tylko i wyłącznie od Państwa hojności. Jesteśmy niezależni od wszelkich koncernów medialnych czy partii politycznych. Zatem, drodzy Państwo, wspierajcie w Realu 24 i róbcie to również w inny sposób, a mianowicie w ten, jaki widzą Państwo teraz na ekranie. Chodzi mi oczywiście o udostępnianie naszych materiałów w mediach społecznościowych. Można to robić we wszelkich, chyba właściwie możliwych, mediach społecznościowych. To działanie pozwala nam docierać z naszym przekazem do jak najszerszego, coraz większego grona odbiorców. Zatem polecam i jeszcze raz Państwu za to dziękuję. A teraz wróćmy już do naszego gościa. Pani doktor, spotykamy się w rocznicę, 25 maja mamy rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, polskiego żołnierza, ochotnika do Auschwitz, tak, bohatera Armii Krajowej, ochotnika do Auschwitz, do którego na własne życzenie poszedł, gdzie organizował ruch oporu, z którego potem uciekł, napisał szokujące do dzisiaj raporty. Człowieka, który następnie został skazany na karę śmierci przez sowieckich okupantów de facto, ale też przez ludzi, którzy nazywali się rządem polskim, tak, rządem Polski Ludowej. Rotmistrz Pilecki, czy już od 2013 roku, zdaje się, został awansowany na pułkownika, zatem też można powiedzieć, pułkownik Witold Pilecki przez całe swoje życie, zdaje się, był taką osobą nieulęknioną, taką niezłomną, która mogłaby być i powinna być przykładem dla każdego człowieka, wydaje mi się, nie tylko dla Polaków, ale i szerzej dla całego świata. Obchodzimy rocznicę jego śmierci, zatem pani jako jego biograf i autorka dwóch książek, przypomnę tutaj, jedna z nich ona o tytule Kto zdradził Witolda Pileckiego? Nieznane fakty z ostatnich lat życia rotmistrza oraz duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Na pewno wie pani wiele o sylwetce, o życiorysie Witolda Pileckiego, więc na sam początek naszej rozmowy taką, jakbym mógł prosić, taką laurkę, krótki życiorys, jakieś takie najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na życie, na przyszłość, na charakter Witolda Pileckiego. Zacznę od tych awansów, o których pan wspomniał, bo rzeczywiście pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika. Też miałam ostatnio takie pytanie, bo ja mimo wszystko na prośbę nawet rodziny używam cały czas rotmistrz Witold Pilecki, ponieważ ten pośmiertny awans był już wtedy, gdy powstało wiele szkół imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, gdy już jakoś po tym okresie, gdzie nie można było o nim mówić, gdzie był skazany na zapomnienie, nagle samo już słowo rotmistrz kojarzy się z konkretną osobą. Dlatego oczywiście dobrze, że ten pośmiertny awans był. Natomiast też jeśli ja bym miała być autorką scenariusza o jego życiu, to tutaj ta kwestia awansów jest ciekawa i chyba tylko ja o tym wspominam, bo zachował się dokument, który odnalazłam w Londynie, gdzie Pilecki mówi, że już przed wojną, działając w drugim oddziale Wojska Polskiego, awansował do stopnia kapitana, ale on o tym nie może mówić i na wojnę wyrusza zakonspirowany. Ten oddział Krakusów, oddział kawalerzystów, który tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym, to nie miał nic wspólnego z tą jego działalnością konspiracyjną, wywiadowczą. Więc mamy tutaj człowieka już przeszkolonego w wywiadzie. Wcześniejsze jeszcze jego życie, urodzony jako wnuk zesłańca, powstańca styczniowego, urodzony w mrocznej Rosji, później z mamą wyjeżdża do Wilna, żeby zachować polskość. Tam działało nielegalne polskie harcerstwo. I tam też tajniki konspiracji w tym harcerstwie. Potem, no może później jeszcze powiemy sobie o takich różnych wątkach wewnętrznych, miłosnych i tak dalej, ale ten okres dwudziestolecia międzywojennego, okres rodzinny, żona, dzieci, ale jednocześnie ta działalność, o której mało kto mówi, działalność wywiadowcza i no tutaj też ta kwestia, po wojnie on tak naprawdę powinien już być majorem,
a nawet może i wyżej, ale ze względu na to, że wyrusza jako podporucznik i to kawalerzysta, zostaje awansowany ostatecznie do stopnia rotmistrza, potem już w Powstaniu Warszawskim miałby oczywiście szansę na awans, ale co chwilę giną dowódcy, nie ma u kogo tego awansu zdobyć i ten dokument, który ja w swoich książkach obydwóch publikuję, to on tam właśnie stwierdza, że od tych trzech gwiazdek kapitana do trzech gwiazdek rotmistrza, czyli taki tam stopień, taką trudną przebył drogę, a jeszcze właśnie ci ginęli ci dowódcy, no ale mówię, no trudno, nie pracowałem na korzyść swojego nazwiska, więc tutaj widać, że ta praca dla ojczyzny była dla niego ważniejsza niż jakieś awanse. Zawsze taki był pokorny. Ale tak, no tutaj te ważniejsze etapy, czyli Tajna Armia Polska w Warszawie. Czyli rozpoczyna karierę w wywiadzie, następnie jest już żołnierzem, a właśnie ten okres wojenny sam, to ta decyzja o wejściu do Auschwitz, tak? Jak pani ocenia, skąd to wynikało? Czy są jakieś może ciekawe rzeczy związane z tym, o którym tak pani jako biograf wie, ale może publicznie się o tym nie mówi? Jeśli sięgniemy po raporty, to tam nie ma tej prawdziwej wersji. Pilecki bardzo cenił prawdę, ale tam nie chciał poruszyć jego szwagierki Eleonory Ostrowskiej, więc po prostu napisał, że stawił się na ulicy, gdzie wiedział, że będzie łapanka i tam po prostu został aresztowany. Prawda jest taka i dokładna relacja, ją również tutaj opisuję, została później spisana przez jego szwagierkę Eleonorę Ostrowską, umieszczona w archiwach i ale wcześniej, zacznijmy od początku. No tutaj jest kwestia samej walki, dlaczego też warto mówić o Pileckim, o pamięć o Polakach więzionych w Auschwitz. Ja staram się zwłaszcza w okolicy 14 czerwca na moim kanale Ryngraf TV więcej o tym mówić, jeśli mu to możliwe, wyjeżdżać do Auschwitz, robić tam wtedy relacje. I jeżdżę też czasami po szkołach, ostatnio rzadko, ale jeśli się to da, jeśli Państwo by mnie chcieli zaprosić, to przedstawiam historię Pileckiego i zawsze pytam, w jakim celu powstało Auschwitz. I młodzież, nawet taka, która była na wycieczce z przewodnikiem, tylko jedyne co wiedzą, to że tam mordowano Żydów. Nikt nie wie, że był pierwszy transport więźniów, w którym byli Polacy. To było 14 czerwca 1940 rok. Pierwszy transport polskich więźniów politycznych z Tarnowa, to głównie byli tacy ludzie, którzy na przykład chcieli się przedostać przez granicę, żeby tam się dołączyć do powstających polskich wojsk i zostali po drodze aresztowani, trafili do Tarnowa, następnie do Auschwitz, więc taki był początkowy cel tego obozu, żeby mordować polską elitę, można tak powiedzieć, głównie ten ruch oporu. I w kolejnych transportach już się tam dostawali Polacy z Warszawy i bardzo szybko grupa Pileckiego, czyli Tajna Armia Polska z majorem Janem Wodarkiewiczem i z Pileckim zebrała się na naradę. Okazało się, że już tacy ważni członkowie organizacji, na przykład dr Dering, zostali aresztowani i padł pomysł, żeby kogoś tam wysłać. Podobno Włodarkiewicz, patrząc na Pileckiego, miał powiedzieć, że on sobie nie wyobraża drugiego człowieka, który mógłby podołać takiej misji, który mógłby to zrobić. Ale jak też mi mówił pan Andrzej Marek Ostrowski z rodziny Witolda Pileckiego, to jednak jest zbyt samobójcza misja, więc ostatecznie on musiał się zgodzić. To była taka propozycja, na którą on chętnie przystał. Jeśli przyjrzymy się jego biografii, to już w tych czasach wcześniejszych walk z bolszewikami, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, walki w obronie Grodna, gdy była taka trudna sytuacja, że trzeba było zawrócić po harcerzy, którzy zostali na drugim brzegu rzeki, a tam już mogły być wojska bolszewickie, to Pilecki też się zgłosił na ochotnika, więc już widzimy to, ja tak się starałam właśnie w tej książce, zwłaszcza duchowość i charakter Pileckiego, pokazać te motywacje. Znajdujemy w jednym z jego listów w młodości taki fragment, że nawet jakbym nie miał kawałka chleba, bo tak by się Panu Bogu zechciało, to i tak bym nie stracił pewności siebie. I zawsze u niego jest taka wiara, pogoda ducha, to jest niesamowite. Więc ostatecznie mamy wrzesień 40 roku, Pilecki udaje się na śniadanie do swojej szwagierki Eleonory Ostrowskiej, która również działała w Tajnej Armii Polskiej, ale nie wiedziała, że jest taka misja. Do drzwi
trzy razy zapukał dozorca, pan Jan, który ostrzegał, że zaraz tu przyjdą Niemcy, pokazywał różne opcje, możliwości ucieczki, czy to przez strych, czy to przez ogródki działkowe. I Pilecki za każdym razem mówi: dziękuję panie Janie, ale nie skorzystam. Kolejny raz to już nie pan Jan, ale Niemcy, i Pilecki trafia do Auschwitz. Trafia na fałszywych dokumentach. Tajna Armia Polska tym się też zajmowała, co jest też bardzo ciekawe, bo jedna z pierwszych prac Pileckiego jeszcze w młodości to była praca w Okręgowym Sądzie w Wilnie, gdzie on jako pracownik sądu badał sprawy nielegalnych dokumentów. No i na pewno ta wiedza Czyli stamtąd. Na fałszowanie dokumentów Tak, się tak, znał. tak. Jeśli my nie popatrzymy na te różne wątki z jego biografii, jak na przykład kontrwywiad, jak to, że sam był pracownikiem sądu, to nagle to się takie wydaje w tych oficjalnych wielu biografiach, że był sobie gdzieś tam w sukurczach, uprawiał rolę, miał rodzinę i nagle znikąd takie zdolności. Ale to wszystko było w jego życiu nieprzypadkowe, te doświadczenia. Trafia na nazwisko Tomasz Serafiński. Podobno, niektórzy nie chcą wierzyć, ale jest to przypadek. Znajduje te dokumenty w Warszawie, te dokumenty były zagubione, przyjmuje je jako swoje, ale wiemy, że prawdziwy Tomasz Serafiński odnalazł się, gdy Pilecki uciekł, i to była ta osoba, która go przyjęła. Jest to, z tego co mówi córka Tomasza Serafińskiego, zbieg okoliczności. Bardziej podejrzliwi twierdzą, że może wszystko to już było od początku w ten sposób uknute. No, raczej z relacji córki i rodziny nie mamy podstaw, by nie wierzyć, że jest to zbieg okoliczności, ale jakże niezwykły. I Pilecki w Auschwitz od początku stara się zorganizować organizację konspiracyjną na podobnych zasadach jak Tajna Armia Polska, grupuje więźniów w piątki, zaprzysięża ich, stwierdza w swoich raportach, że nawet mogliby praktycznie przejąć władzę nad obozem, a jedynie dlatego tego nie robili, bo nie mieliby wystarczającego wsparcia z zewnątrz i zostaliby wszyscy za to zamordowani. Ale też jest ciekawy wątek, mało znany, o którym ja piszę i mówię w swoich programach. To oddziaływanie Pileckiego było tak wielkie, że zaczął im sprzyjać nawet jeden niemiecki kapo. Kapo to byli ci więźniowie funkcyjni, to byli Niemcy, byli w obozie już wcześniej, to oni pierwszych Polaków przywitali biciem, kopaniem, mieli lepsze racje żywnościowe, mieli właśnie się znęcać nad Polakami, przydzielać ich do pracy. Jeden z nich, Johann Lehenich, nie miał takiego charakteru, żeby się znęcać. Oni również nie mogli obozu opuścić, chociaż mieli lepsze warunki. I on się potem przyłączył do członków organizacji Pileckiego z dwoma innymi Polakami. Uciekł z Auschwitz, przyłączył się później do Armii Krajowej. Jako Niemiec walczył z Polakami przeciwko Niemcom i nawet uzyskał virtuti militari. Po wojnie Pileckiego spotyka we Włoszech w drugim korpusie Andersa i to właśnie ten jego były kapo wiezie go potem z Włoch do Polski na jego drugą misję, czyli działalność już antykomunistyczną. Niesamowita historia. A czy coś na temat samej ucieczki? Wiadomo, jak to było przeprowadzone? Czy to była jakaś misterna, skomplikowana operacja? Czy... Dokładnie to Pilecki opisał. Tutaj jeszcze pewnie później, gdy może dojdziemy do filmu, to trzeba będzie kilka wątków odkłamać związanych z ucieczką, ale bardzo jest też ciekawy jego cytat, taki bardzo również podbudowujący. Przede wszystkim byłem wierzącym, wierzyłem, że jak Bóg zechce pomóc, to wyjdę na pewno. To jest takie bardzo ciekawe. Poprzez znajomości, bo jego organizacja również zajmowała się tym, żeby swoim członkom znajdować pracę pozwalającą na przeżycie. Jego kolega załatwił im pracę w piekarni. Był Edward Ciesielski, Jan Redzej i Pilecki. Miał z nimi uciekać jeszcze jeden więzień, który przedstawił cały plan trasy do Bochni, ale ostatecznie wystraszył się, nie zdecydował się na ucieczkę. Pracowali w piekarni, która była już poza tym drutem kolczastym. Wychodziło się poza obóz do piekarni pod eskortą niemieckich strażników. Tam przez całą noc więźniowie piekli chleb i rano wracali do obozu. Więc praca piekarza to zwykle jest praca w nocy. I już obserwowali, w jaki sposób można by uciec. Więc w
święta wielkanocne 1943 roku wybrali ten moment, bo z okazji świąt Niemcy trochę sobie wypili, stracili czujność, a oni już mieli przygotowane i ubrania na zmianę, wszystko mieli przygotowane, udało im się uciec. Oczywiście był za nimi pościg, ale na szczęście udało im się. Znaleźli pierwszą pomoc w Alvernii. Tam miejscowy ksiądz dał im coś do jedzenia, nakierował ich dalej, trafili tak jak planowali do Bochni, ale ponieważ w Bochni nie było żadnego oddziału Armii Krajowej, nie było nikogo, do kogo mogliby się zgłosić, dostali informację, aby się kierować do Nowego Wiśnicza. Tam jakiś czas temu byłam, nagrałam stamtąd program i to też jest niesamowite, bo dopiero jak tam pojedziemy, to widzimy, że właściwie w tym Nowym Wiśniczu niedaleko był taki były klasztor przerobiony również na takie więzienie niemieckie z takim, no można powiedzieć, trochę obozem pracy, więc bardzo był blisko miejsca, gdzie jakby zostało to wszystko ujawnione, mógłby znowu zostać aresztowany. No i też ten fakt Tomasza Serafińskiego, którego dokumentami się Pilecki posługiwał. On ich przyjął, schowali się podczas dnia w stodole, a w nocy mieli pokoik, w którym Pilecki zaczyna pisać te obszerniejsze raporty. Pierwsze meldunki już wysyłał z obozu, ale tam spisał takie dwa obszerne raporty. I to też jest ciekawe, bo on mógł właściwie już wtedy udać się prosto do swojej rodziny, która wtedy przebywała w Ostrowie Mazowieckiej, wrócić do Warszawy, ale tego nie zrobił, bo starał się jakoś tak zorganizować Armię Krajową, czy dałoby się uwolnić tych więźniów, jakoś wyzwolić obóz. Nie było to jednak jeszcze możliwe, ale przez kolejne miesiące w tym celu jeszcze w tym miejscu przebywał. To, co też jest niesamowite, dwóch mężczyzn z rodziny jego żony również było więźniami Auschwitz i oni się załamali. Jeden nie wytrzymał psychicznie, poszedł na druty, a drugi, chociaż przeżył obóz, to utracił wiarę. Nie można się z nim było potem za bardzo porozumieć, więc tutaj rzeczywiście ta sylwetka Pileckiego, który z taką pewnością siebie i z wiarą w Boga i z zaufaniem ucieka. Później pisze takie bardzo optymistyczne listy do swoich dzieci. To jest coś niezwykłego. Do tej wiary, która stanowiła o sile Witolda Pileckiego, jeszcze przejdziemy za moment, natomiast teraz chciałbym podsumować tą rocznicę, tak, śmierci, przez którą się dzisiaj spotykamy. Mianowicie ta bohaterska historia Witolda Pileckiego kończy się w sposób tragiczny. W marcu 1948 roku rusza proces tak zwanej Grupy Witolda. Oprócz Pileckiego w tym procesie, wytoczonym przez komunistyczne władze oskarżonych, jest jeszcze 7 innych osób. I w tym procesie zapadają 3 wyroki śmierci, natomiast wykonany jest tylko jeden, ten na Pileckim, ponieważ 2 pozostałe są zamienione na kary dożywotniego pozbawienia wolności. Ten wyrok na Pileckiego nie zostaje zamieniony. Ta kara główna jest na nim wykonana właśnie 25 maja 1948 roku i do dnia dzisiejszego nie znamy miejsca pochówku rotmistrza. Pani doktor, pytanie o sam ten proces, o sam jego przebieg, to znaczy o co został oskarżony Pilecki, w jaki sposób przebiegał proces, czy wiązał się on z katowaniem jego i pozostałych więźniów, pozostałych świadków może tej sprawy. I zadam też pytanie, jak z tytułu jednej z pani książek. Kto zdradził Witolda Pileckiego? Nim zaczął się proces, to Pilecki już od maja 1947 roku przebywał w więzieniu mokotowskim. Dzisiaj możemy to więzienie odwiedzić. Zawsze 25 maja są tam też uroczystości. Przy okazji też dzisiaj, nie wiem o której będzie nasz program, ale o 16 spotkanie w Kolegium Intermarium na temat Pileckiego. Bardzo ciężkie warunki. Ja w tej książce Niezłomna zakonnica, siostra Izabela, trochę więcej na temat tych warunków mówię i wtedy też sobie uświadomiłam, jakie to było ciężkie. On powiedział żonie na widzeniu, że Oświęcim przy tym to była igraszka. W tym 10. pawilonie więźniowie nie wychodzili z celi, byli ściśnięci, tam mogło być 5 albo 6 osób, praktycznie spali na ziemi, gdyż brakowało słomy w siennikach. Jedzenie takie praktycznie jak w Auschwitz, o ile ktoś
nie dostawał jakichś paczek żywnościowych. Bardzo, bardzo trudne warunki i tortury. Wiemy, że Pilecki miał powyrywane wszystkie paznokcie. Wiemy, że się przejmował tym, że tak wiele osób związanych z jego sprawą zostało aresztowanych. Napisał do Różańskiego Goldberga, który go torturował. Ja w książce Niezłomna zakonnica Goldbergowi więcej miejsca poświęcam w ogóle jego życiu. Napisał, dlatego pisze niniejszą petycję, by sumą kar wszystkich nie tylko karano. Jeśli chodzi o jego proces, co jest ciekawe, czasami się zdarzało, ale tutaj wydaje mi się, że w przypadku Pileckiego tutaj była zbyt poważna sprawa, żeby do tego by nie doszło, że udało się polskiemu podziemiu przekupić sędziów i ktoś wyszedł na wolność i podobno kurierka Felicja Wolf z zagranicy jechała z pieniędzmi w tym celu, ale nie zdążyła dojechać na czas. Proces się już zakończył, ten wyrok śmierci wykonano. I tutaj chcę powiedzieć, że bardzo wiele jest mitów i ja te mity w tej książce, Kto zdradził Pileckiego, starałam się na spokojnie, bez emocji rozwiać, jedynie jeśli chodzi o dokumenty. Pilecki, no tutaj o co został oskarżony, podobnie jak wielu, trzeba powiedzieć, że w tamtym momencie każdy mógł zostać oskarżony, skazany na karę śmierci. Nawet tutaj siostra Izabela, całkowicie niewinna osoba, została w ten sposób skazana. Pileckiego oskarżono o tak zwane szpiegostwo, ale trzeba tutaj sobie uzmysłowić warunki, że polski rząd działał na uchodźstwie. Nie uznawano Bieruta, nie uznawano tego, co się dzieje w Polsce. Wybory były sfałszowane, o czym też Pilecki informował. Więc tutaj zarzut szpiegostwa, fałszywych dokumentów, posiadania jeszcze broni, bo oni jeszcze magazynowali broń z Powstania Warszawskiego, zarzut prób zamachów na funkcjonariuszy państwowych. To wszystko mu przedstawiono. Jest ciekawy dokument, o którym ja inaczej piszę w książce niż inni, raport Brzeszczota, gdzie pisze, że rzeczywiście te zamachy na takie osoby jak właśnie Goldberg, Brystygierowa czy Różański były planowane, chociaż to bardziej przez grupę Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, która miała swoją taką komórkę straż do likwidowania tych najbardziej niebezpiecznych funkcjonariuszy, dlatego że po prostu zlikwidowanie jednego takiego człowieka ratowałoby życie być może nawet setkom działaczy podziemnych polskich patriotów. Inni twierdzą, że ten dokument to jakaś jest po prostu komunistyczna propaganda i twierdzą, że ci, którzy przekazali ten dokument, czyli Leszek Kuchciński i Wacław Alchimowicz, gdzie przez nich zostały przekazane informacje o Żydach w Urzędzie Bezpieczeństwa i w MBP, o warunkach w więzieniach, o no bardzo wiele cennych informacji o sfałszowanych wynikach referendum i tak dalej, że oni mieli zdradzić Pileckiego. Na tą tezę jednak nie ma żadnych podstaw, więc to był mój taki pierwszy wątek, od którego zaczęłam śledztwo. I w książce dokładnie opisuję meldunki Stefana Guza, opisuję meldunek główny, taki, który się przyczynił do aresztowania Kazimierza Czarnockiego. No i tutaj jest taka niewyjaśniona, bo większość dokumentów jest zniszczonych, rola Tadeusza Płużańskiego, który też zostaje aresztowany, wyrok śmierci nie jest na nim wykonany. Właśnie, między innymi na nim ta kara została zmieniona. On po wojnie bardzo szybko, gdy wyszedł z więzienia, to zostaje profesorem filozofii, gdy wiemy, że jakby takich naprawdę, na przykład Roman Ingarden, znany filozof, nie może wykładać, więc Płużański wychodzi z więzienia i po tych latach spędzonych w więzieniu nagle bardzo szybka kariera do profesury, wyjeżdża nawet do Instytutu Ateizmu w Moskwie, promuje Teilharda de Chardin, takiego filozofa, który tutaj trochę marksizm chciał jakby łączyć z katolicyzmem i on był również przez Moskwę wtedy promowany. I jest to takie wszystko dziwne, się zachował w takiej list więzienia, że on już tutaj teraz nie wierzy w Boga, że chce właśnie pisać w takim stylu, współpracować z partią. Ten list się zachował, ale te wcześniejsze jego działania są takie, ja starałam się po prostu bez wysnuwania własnych wniosków przedstawić dokumenty, takie jak na przykład dokument, że w 1945 roku na co najmniej krótki czas Płużański zostaje zwerbowany przez Urząd Bezpieczeństwa jako agent o pseudonimie Lech.
potem rzekomo tej współpracy nie prowadzi, ale niektóre jego zachowania są takie dziwne i najdziwniejszy jest dla mnie fakt, że pan Tadeusz Płużański, senior, bo tutaj mamy również syna redaktora, wiem, że widzowie by chcieli między nami może jakąś taką debatę, może do tego dojdzie, ale jeszcze mówiąc o ojcu, o seniorze, on miał szansę, jeszcze najdłużej żył w latach 90. napisać taką naprawdę biografię, historię, jak to wszystko wyglądało i pytanie, dlaczego on się zdecydował na taką formę, gdzie we wstępie już pisze, że tutaj w tej książce prawdziwe historie będą się mieszać z fałszywymi, to nie jest książka ani dla historyka, ani dla prokuratora. No i jednocześnie właśnie od niego, później od niego syna i też tutaj ta wizja nie jest wspólna, ponieważ pan Tadeusz Płużański senior oskarża Leszka Kuchcińskiego, nawet w swojej książce pisze tylko Leszek, nie podaje nazwiska. Rodzina z czasem się zaczęła dochodzić, ponieważ Leszek Kuchciński zginął bez śladu, prawdopodobnie zastrzelony, gdy próbował uciekać przed aresztowaniem i rodzina nie uzyskała od IPN-u żadnych wyjaśnień, żadnych dokumentów, a jedynie same paszkwile, że rzekomo on miał zdradzić Pileckiego i też niektórzy autorzy, żeby uniknąć pozwów, to po prostu fałszują jego imię i nazwisko. Mówią albo sam Leszek, albo Stanisław Leszek Kuchciński. Stanisław to był ktoś inny w ogóle z Narodowych Sił Zbrojnych, więc jest jakby fałszywie też przekształcone jego nazwisko. Natomiast, co ciekawe, senior pan Płużański nie mówił złego słowa na Wacława Alchimowicza, w tych jakby jeszcze swoich wypowiedziach, nagle syn bardziej się skupił na oskarżaniu Wacława Alchimowicza o zdradę Pileckiego i to też bez żadnych podstaw. A to są osoby, które rzeczywiście by nam pokazały tą całą historię w takim świetle, które wskazuje na, również na tą rolę Żydów w bezpiece. Więc tutaj również jest ten wątek, który z jakiegoś powodu jest zatajany. No a dwa pytanie, czy sam pan Płużański coś ze swojej biografii chciał zataić, żeby o czymś nie powiedzieć i na tych osobach akurat się skupić. I to są takie kwestie, gdzie w wielu miejscach ja tylko mogę zadać pytania, bo dokumenty zostały zniszczone. Można sobie jakąś taką alternatywną wersję wyłożyć. No ja tego nie robię, po prostu przedstawiam dokumenty. Ale rzeczywiście cała sprawa jest dziwna. Rozumiem, czyli to, kto zdradził Witolda Pileckiego, pozostaje wciąż kwestią otwartą. Nie, o dwóch osobach mamy konkretne dokumenty i też jedna, która jako pierwsza podaje dane, jakby jakieś informacje o Pileckim, w ogóle nikt o niej też nie wspomina. To jest Stefan Gus, to też bardzo ciekawe jest. Bardzo ciekawa kwestia. Teraz chciałbym przejść do wątku, który już pani poruszyła na początku naszej rozmowy, mianowicie do filmu. To znaczy, przez lata wydawało się, że postać Pileckiego, czy szerzej żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, nie byli doceniani w III Rzeczpospolitej. W ostatnich latach, może 10, zaczęło się to zmieniać. Już nawet władze tak, poprzednie zaczęły w jakiś sposób poprzez państwowe obchody na przykład, czy nazywanie szkół imieniem Pileckiego, czy innych niezłomnych, w jakiś sposób oddawać cześć tym bohaterom. Natomiast wciąż jak gdyby nie było moim zdaniem tego odpowiedniego docenienia samej postaci Witolda Pileckiego. Przecież ten człowiek jest, tak jak powiedziałem już wcześniej, mógłby być wzorem nie tylko dla Polaków, ale szerzej dla całego świata. I w końcu wydawałoby się, że w zeszłym roku, we wrześniu 2023 roku, wreszcie powstał film dotyczący osoby, postaci Witolda Pileckiego. Jest to film w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza, Raport Pileckiego. Film ten nie odbił się jakimś takim szerszym echem na świecie, czy nawet w samej Polsce. Ja sam muszę przyznać, że jeszcze go nie oglądałem. Natomiast no, sprawdziłem sobie recenzję na portalu FilmWeb, takim największym polskim portalu poświęconym filmom. Zebrał on ocenę 6,5 na 10 przy niespełna tylko 5 tysiącach ocen. Pani, jak się domyślam, obejrzała ten film, dlatego jestem ciekawy, chciałbym zapytać o pani ocenę jako biografki Witolda Pileckiego. Jak pani ocenia właśnie ten film? Czy on w sposób odpowiedni on dorósł do tej postaci, którą opisywał, czy być może wręcz przeciwnie? Od początku były problemy z tym filmem. Wydano na niego około 38 milionów złotych.
Tutaj nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Wiem, że miał powstać również film amerykański z jeszcze większym budżetem. Jak na polski budżet, to chyba jest całkiem sporo. Całkiem sporo. Różne instytucje tutaj dorzucały. I Telewizja Polska, i Polski Instytut Sztuki Filmowej. No notabene z naszych podatków praktycznie większość. Ja chciałam od początku być konsultantką tego filmu. Do pierwszego reżysera, już tutaj z takich przyczyn, nie obwiniając go, ale nie udało mi się po prostu fizycznie dotrzeć poprzez jakieś takie zwykłe pisanie maili. Starałam się potem poprzez profesora Żaryna, który gdzieś tam, jeśli miałam okazję z nim rozmawiać, powiedział, że miał okazję recenzować scenariusz. I ku mojemu zdziwieniu profesor Żaryn nie chciał mnie jakby bezpośrednio z nikim skontaktować, twierdząc, że to jest film psychologiczny, że twórcy nie są zainteresowani prawdą historyczną. Byłam bardzo zdziwiona. I problem jest, że film był kręcony tak naprawdę przez dwóch różnych reżyserów, bo te pierwsze ujęcia pana Wosiewicza, po jakimś czasie, nie wiem, jakaś komisja się zebrała, która to oglądała, stwierdziła, że to się nie nadaje, że zmieniają reżysera, więc sam fakt, że było dwóch reżyserów, jest tam od strony takiej fabuły taki miszmasz. Gdybym ja nie znała historii Pileckiego, to po prostu w wielu wątkach bym się po ludzku pogubiła. Dobrze, że są różne przeskoki, jeśli chodzi o historię, ale czasami tak wiele różnych wątków chciano włożyć w ten film, że trudno się odnaleźć, a dwa, zamiast się skupić na prawdziwych wydarzeniach, które są, no tak jak tutaj powiedzieliśmy o tym chociażby niemieckim Kapo, no to już się nadaje na film. Czy historia Pileckiego, jego przyjaźń z Tadeuszem Pietrzykowskim, z bokserem z Auschwitz, powstał film o Pietrzykowskim, nie ma w nim Pileckiego, powstał film o Pileckim, nie ma w nim Pietrzykowskiego, nigdzie nie ma też świętego Maksymiliana Kolbego, jakże też ważnej postaci. Więc wszystko jest tutaj takie trochę w takim nieładzie. Troszkę na moim kanale Ryngraf jest taka pełna moja recenzja, gdzie też staram się być obiektywna, bo niektóre recenzje widziałam, że dodawały tam jakieś informacje, których ja nie zauważyłam, bo na przykład ktoś zarzuca, że nie było tam pokazana religijność Pileckiego. W kilku momentach była, bo było i o naśladowaniu Chrystusa i jakiś motyw krzyżyka, tylko że Pilecki wychodzi jako taki hipokryta, że tutaj naśladowanie Chrystusa, a tutaj pojawia się kilka scen, w ogóle niewyjaśnionych, w ogóle nieprawdziwych, które burzą nam jego taki bohaterski obraz. Pierwsza taka scena, że jeden z jego kolegów z Tajnej Armii Polskiej jest taki wstrząśnięty, dlaczego Pilecki wykonuje wyrok śmierci na domniemanym Kapusiu podczas II wojny światowej bez konsultacji z organizacją. Taka scena nie miała miejsca. Po co takie fałszywe sceny, które mają nam zaburzać jego obraz? Następnie ta scena ucieczki. Pilecki w raporcie wyraźnie napisał, że w momencie, gdy trwała kara, że za jednego więźnia, za ucieczkę jednego więźnia, Niemcy zabijają 10, po tej scenie ze świętym Maksymilianem Kolbem, który oddał swoje życie właśnie po takiej sytuacji, Pilecki stwierdza, że jego organizacja stosunkuje się do ucieczek negatywnie. Więc on dopiero ucieka w tym 1943 roku, gdy już ta kara nie obowiązuje, trochę się złagodziły warunki, bo Niemcy widzą, że już się informacje na zewnątrz przedostają, że mogą odpowiadać za te wszystkie zbrodnie, więc już nie wykonują tej kary śmierci na 10 więźniach. Wtedy Pilecki ucieka. No a w filmie jest informacja o tym, że taka kara była. Potem zaraz scena ucieczki Pileckiego, no więc logicznie każdy może wysnuć wniosek, no to Pilecki uciekł i przez to inni stracili życie. I nie wiem, czy przez ten film, ale ostatnio, gdy coś nagrywałam na kanał o Pileckim, to właśnie takie komentarze się pojawiały, że przez niego ludzie stracili życie. No, takie sugestie, które na przykład też taka kwestia, Pilecki był znany z tego, że był do bólu punktualny, nigdy się nie spóźniał, więc ja to pamiętam z mojego pierwszego spotkania z Andrzejem Pileckim, na które się spóźniłam, bo nie wiedziałam, jak w Warszawie ile czasu zajmuje dojechanie do danego miejsca. I on powiedział, że ojciec nigdy się nie spóźniał. Natomiast też jest fałszywa scena, że rzekomo Pilecki spóźnia się na spotkanie ze swoimi kolegami z Tajnej Armii Polskiej i przez to, że on się spóźnił, a oni na niego gdzieś czekają na ulicy, to Niemcy ich aresztują i zabierają do Auschwitz. I on potem ma wyrzuty sumienia i być może te wyrzuty sumienia są motywacją, dlaczego on idzie w ogóle do Auschwitz. Takie coś nie miało miejsca. Też cały film
jak i dużo jest, drodzy Państwo, takiej propagandy wokół Cyrankiewicza. Oczywiście Cyrankiewicz Pileckiemu nie pomógł, ale to tyle. Cały film się skupia wokół tego, że żona Pileckiego chodzi do Cyrankiewicza. Całe śledztwo skupia się na tym, że rzekomo Pilecki ma jakieś informacje dotyczące działalności Cyrankiewicza w Auschwitz. I moim zdaniem to jest, żeby zaciemnić prawdziwy obszar sprawy. Bo jeśli przyjrzycie właśnie moje książki, gdzie zwłaszcza w książce Kto zdradził Pileckiego, ja publikuję raporty, to tam jest dużo o tych stosunkach polsko-żydowskich, o Żydówce, która wpływa na zmianę edukacji Żannie Kormanowej, o właśnie Goldbergu, Brystygierowej i innych. Więc te meldunki są przekazywane. I żeby ludzi nie naprowadzić być może na to, no, to wymyślono jakąś w ogóle fałszywą historię z Cyrankiewiczem. Tej Cyrankiewicza nie wybielam, on Pileckiemu nie pomógł, ale też w ogóle żona Pileckiego nie miała dostępu do Cyrankiewicza, więc to są kolejne kłamstwa, a też właściwie jeśli już Cyrankiewicz, to można było dać ciekawy wątek, bo mówiłam o tym Serafińskim, że całkowity zbieg okoliczności, że on ucieka tak. I do niego trafia, a inny zbieg okoliczności, że rodzina tego Serafińskiego od pokoleń znała się z rodziną Cyrankiewicz. Robili razem interesy. I jak ja tam pojechałam i mówię, że tu jest wszędzie informacja o Cyrankiewiczu, no to właśnie ta pani, która tam mieszka w Koryznówce, mówi, że ona ma już dość tych wszystkich plotek o Cyrankiewiczu, że ona mi pokaże zdjęcie 2-letniego Cyrankiewicza w albumie rodzinnym. Po prostu rodziny się znały, przyjaźniły i nikt z nich nie wiedział, że potem Cyrankiewicz no, tak się zmieni, będzie premierem, bo raczej ta rodzina miała nawet takie bardziej narodowe poglądy, rodzina Cyrankiewicza. I ci państwo serafińscy po wojnie znajdują miejsce na nocleg w pokoju matki Cyrankiewicza. Cyrankiewicz idzie do nich, bo chce coś wygłosić o Auschwitz, a nie ma za bardzo informacji. I się okazuje, że to nie jest ten Serafiński, o którym tyle słyszał w Auschwitz. Więc on de facto o Pileckim nie słyszał, tylko słyszał o tym Serafińskim. Ale Serafińskim powiedział, że to zbieżność nazwisk. Więc to jest ta ciekawa historia. Pilecki nawet wysyła na Zachód meldunek, który ja publikuję jako jedyna, że on ze względu na Cyrankiewicza się nie czuje zagrożony. Nikt tego nie publikuje, nikt nie bada dokumentów, nie sięga źródłowo, tylko jest po prostu pełno wymyślonych historii. No i pytanie, nie wiem, po co wymyślać te historie? Czy ma to jakiś cel? Czy ktoś po prostu nie chce sięgnąć do dokumentów i wymyśla jakąś historię? Jest to bardzo dziwne. To jest, myślę, taka choroba, która dotknęła kinematografię w ostatnim czasie. Myślę, że to nie dotyczy, w ostatnim czasie myślę, że to nie dotyczy tylko tego filmu, gdzie po prostu ma się dobry materiał źródłowy, ale na siłę właśnie, nie wiem, omija się wątki, wklejając jakieś inne, które nie mają zasadniczego znaczenia, nawet nie są lepsze, bo tak rozumiem, tutaj mamy prawdziwą historię, tak, biografię człowieka, ale są czasami jakieś filmy bazujące na przykład na literaturze, czy na jakichś wcześniejszych dziełach i też wycina się, zmienia się pewne wątki wcale nie na lepsze, tylko czasami na gorsze. Często właśnie, żeby czasami jakieś takie wątki poprawnie polityczne wsadzić na siłę. Moim zdaniem ja tak to odbieram. Pani doktor, bo nasza rozmowa już powoli będzie musiała zmierzać do końca, ale zadała pani pytanie, dlaczego, po co się to robi? I ja właśnie w tym kontekście chcę zadać to moje ostatnie już w tym momencie pytanie. Mianowicie, pani doktor, kontekst edukacyjny, o tym też pani wspominała już wcześniej. Mianowicie, zmiany w podstawie programowej edukacji najmłodszych dzieci, edukacji historii. Na początku tego roku takim prawdziwym hitem w sieci stało się takie nagranie, w którym profesor Nowak opowiada o tym, o tych planowanych zmianach od przyszłego roku szkolnego, jakie mają zajść w polskiej edukacji historii. Między innymi z podstawy programowej mają zniknąć zagadnienia takie jak wojna z zakonem krzyżackim, bitwa pod Grunwaldem, podział ziem polskich podczas zaborów, legiony polskie, czy bohaterskie starcia Polaków podczas II wojny światowej, jak na przykład Westerplatte, Wizna czy obrona Warszawy. A z polskich książek mają zniknąć, podręczników do historii mają zniknąć postacie takie jak Maksymilian Kolbe, Danuta Sidzikówna Inka, czy właśnie Witold Pilecki. Zatem pani doktor, jak pani ocenia te zmiany? Dlaczego takie postacie są wycinane z historii? Jaki jest cel właśnie takiej zmiany podręczników i jak pani zdaniem
jaki będzie miało to wpływ na przyszłe pokolenie młodych ludzi. Ja się jeszcze odniosę do tego zakłamania historii, bo to jest wszystko powiązane. Wiadomo, tutaj zakłamywanie w filmie, ale to idzie dalej, no bo film to zawsze jest jakaś fabuła. Dobrze, żeby się chociaż trzymał w tej warstwie, żeby nie oskarżał bohatera o coś, czego on nie zrobił. Natomiast jeśli już zaczęłam badać porządnie te akta IPN-u i nawet ku zdziwieniu i wielkiej trwodze jednego z pracowników IPN-u, no, okazuje się, że mamy poważne błędy nawet w publikacjach czasami wydawanych przez IPN, czy to dotyczących Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I czasami te błędy są naprawdę poważne, że ta historia z dokumentów idzie w ogóle w inną stronę niż to, co ktoś publikuje. Więc to jest po prostu fałszerstwo w kilku takich momentach, które udało mi się odkryć. I jako Pani zdaniem celowe fałszerstwo, czy jakaś niekompetencja? W kilku miejscach być może celowe, no bo co innego jak jest jakaś niekompetencja, że ktoś poda zły numer sygnatury, bo mu się pomyliło, tam szybko pisał i dwójka z piątką mu się pomyliła, a co innego oskarżanie kogoś o bycie agentem, gdzie nigdzie tego nie ma, albo jeszcze jakieś takie dwa przypisy, które się zgadzają, ale potem do nich kolejna informacja już bez przypisu, na której nie możemy znaleźć potwierdzenia, albo podawanie sygnatury, że w ogóle czegoś takiego w tych aktach nie ma, co ktoś wymyśla. I nie wiem, skąd się to bierze. Być może chodzi o to, że cały czas są potomkowie pewnych ludzi, którzy nie chcą jakby siebie oczernić. Tak mi się po prostu wydaje, no bo tutaj ta cała sprawa wokół Pileckiego też jest dziwna, ale ja też jako publicystka, nie każdy temat, bo Pileckiego ja badałam kilka lat. Jeśli ja bym chciała robić takie popularno-naukowe programy o różnych bohaterach, nie zawsze sięgnę do akt. Czasami chcę sięgnąć po książkę historyków naukową i na jej podstawie opracować program. I teraz już z moją wiedzą to ja czasami nie wiem już, jakiemu tekstowi ufać, jeśli rzeczywiście nie sięgnę do tego źródła. Ale też dobrze, żeby młodzież sobie wykształciła takie myślenie krytyczne, którego brakuje, bo nie mamy logiki, nie mamy filozofii. W szkole będzie jeszcze gorzej, bo to wszystko idzie w taką stronę, żeby człowiek nie analizował, nie myślał samodzielnie. Tak naprawdę takie różne też wykłady, które oglądam o tej zmianie edukacji, to one już tak stopniowo w ostatnich latach się pojawiały. Od takiego zaniku myślenia analitycznego, chociażby poprzez pisanie jakichś rozprawek na zmiana na to, że są tylko testy ABC, gdzie po prostu trzeba tylko się pewnych informacji nauczyć, ale już nie myśleć krytycznie, nie myśleć analitycznie. Teraz do tego ma jeszcze dojść ta edukacja włączająca, o której też tutaj pan Kopczyński często mówi. Więc to będzie też tragedia, bo nie da się nic przekazać, jeśli będą w klasie osoby, które rzeczywiście powinny mieć to nauczanie indywidualne, czy też być w szkołach specjalnych. Ten czas wtedy w klasie będzie czasem straconym. No i te wszystkie zmiany, które idą teraz, to już są zmiany w kierunku wycinania wszystkiego, co związane z polskością, z patriotyzmem, z religijnością. I tak właściwie tego Pileckiego było. Nie każdy o tym się dowiadywał. Ja się w szkole jeszcze za moich czasów, wiadomo, nie uczyliśmy o Pileckim. Teraz jak jeździłam do szkoły, no to czasami w zależności od szkoły, ale rzeczywiście był w programie nauczania. Chociaż raporty, mimo że była taka możliwość, nie zostały lekturą obowiązkową. Moim zdaniem to na ten czas jest najlepsza lektura, lepsza niż takie, które tylko takie są depresyjne, prawda? I te zmiany postępują, dlatego coraz większy i poważniejszy staje się taki ruch kształcenia oddolny. Czy to poprzez... No właśnie, pani doktor, przed naszą rozmową wspominała pani o jakichś właśnie planach edukacyjnych, o jakieś stowarzyszenie. Czy mogłaby pani na sam koniec z naszą miną powiedzieć coś więcej, jak... Coś więcej o tym stowarzyszeniu i jakie są plany? Plany są różne. Stowarzyszenie jest jedno z nich. Jeśli Państwo będą mieć czas 25 maja, czyli dzisiaj godzina 16, Kolegium Intermarium, tam będzie spotkanie o Pileckim, ale również powołujące, szukające osób, które by weszły w skład stowarzyszenia dla upamiętnienia Pileckiego. Tutaj głównie chodzi o to, że to stowarzyszenie musiało powstać w Warszawie, gdyż jest
zakonnik w Watykanie, który jest chętny, żeby w Warszawie ktoś jednak się zajął procesem beatyfikacyjnym Pileckiego i to musi wyjść stąd. On po przeczytaniu tej książki taką dostał informację. Kiedyś już takie próby były, ale wydaje mi się, że trzeba jeszcze je ponowić. A druga kwestia to ostatnio udało się nam wysłać już 70 tych książek do szkół. Ktoś pyta po co, czy to ktoś odnajdzie, przeczyta. Wydaje mi się, że czasami różne są działania opatrzności, że ktoś akurat trafi na książkę i to mu może rzeczywiście życie odmienić, czy chociażby podnieść na duchu, bo to nie jest tylko taka książka stricte historyczna, a dzisiaj bardzo wiele młodych osób ma depresję, więc działa zrzutka, jeszcze jej nie zamknęłam, aczkolwiek już mamy na niej kwotę, którą chcieliśmy, żeby nam pomogła opłacić różne koszty, również pracownicze, związane z tą wysyłką, ale jeśli ktoś chce, może się jeszcze dołożyć, bo może też, nawet jeśli się nie dołoży, zaproponować szkołę, do której wyślemy, bo zawsze dobrze, żeby to były jakieś szkoły, które będą chętne po prostu. I też u siebie promuję taką stronę Nobilitare, ale też jeśli Państwo wejdą na mój YouTube, to ode mnie ze sklepu AMDG można też nabyć elementarze katolickie. Teraz już wyszła druga część, czyli czytanka i to jest właściwie taki program od początku na tą zmianę edukacji i my widzimy, jak nawet w takich czytankach dla dzieci, jak to wyglądało przed wojną, w dwudziestoleciu międzywojennym, bo to jest wszystko oparte na przedwojennych tekstach, ale językiem takim uwspółcześnionym, więc każdy będzie sobie to dzisiaj mógł przeczytać i tutaj na przykład już w takim elementarzu, jak się zachować przy stole, modlitwa, czy też później ta czytanka, która od razu już uczy takich rzeczy jak pracowitość, jak jakaś konsekwencja. To też był ten styl wychowania Pileckiego, więc tutaj ta współczesna edukacja, po pierwsze zmiany programowe, po drugie też cały czas takie zmiany, jeśli chodzi czy to o dyscyplinę, sam fakt, że nie będzie już zwykłych ocen, tylko będzie ocena opisowa, to już nie będzie nikogo motywowało. Teraz to, co ostatnio już zostało ustalone, czyli zakaz zadań domowych, więc no widzimy, że po prostu będzie coraz gorzej, jeśli chodzi o poziom, o wiedzę, o wychowanie tych młodych ludzi. Zatem, drodzy Państwo, zapraszamy do wspierania wszelkich inicjatyw edukacyjnych, zapraszamy do lektury książek, zapraszamy również na kanał pani doktor Ryngraf TV, który dostępny jest również na platformie Banbaj. A dzisiaj już serdecznie dziękuję. Przypominam, że w 76. rocznicę śmierci Witolda Pileckiego rozmawiałem z panią doktor Anną Mandrelą. Dziękuję pani doktor. Dziękuję również i Państwu i zapraszam do wspierania telewizji w Real24 poprzez wpłaty na numer rachunku bankowego, który Państwo widzą, a także poprzez udostępnianie tego i innych materiałów, gdzie tylko się da. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Michał Pytel, kłaniam się i do zobaczenia.